Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj będziemy zgrabiać trawę, drugi pokos. Tu rozłożymy zgrabiarkę. Dzisiaj mamy, zaraz wam powiem, który, 18 lipca, kończymy robić drugi pokos. Dobra. Mówię 18 lipca, kończymy robić drugi pokos, teraz zgrabiam ostatnią działkę. Tutaj taka łąka z 1,5 hektara jest. Tam wcześniej już zgrabiłem 6 hektarów, tata teraz je prasuje. Trawa była koszona wczoraj wieczorem, dzisiaj rano przetrząśnięta i teraz mamy godzinę tam 15, tak, i już jest bardzo ładnie sucha. Znaczy nie sucha, taka jest w sam raz do prasowania. Dzisiaj mamy bardzo ciepło, 28 stopni, wiatr, to trawa dobrze przesycha. I co? Zgrabiamy zgrabiarką dwukaruzelową Kla Serliner 880 profil. To jest nasz nowy nabytek, zakupiona w tym roku. Bardzo dobrze się sprawuje. W ogóle czas grabienia jest bardzo szybki. Wcześniej mieliśmy z Samaszu jedną karuzelową. Też całkiem nieźle się sprawowała. Tam trochę pękała, trzeba było spawać. Ale jak suma summarum nie było najgorzej. Tylko doszło nam trochę łąk teraz w tym roku. I postanowiliśmy zakupić taką, żeby przyspieszyć czas grabienia, bo jak widzicie, tutaj mamy jeden przejazd i od razu jest wałek, a tam trzeba dwa razy przejechać. Tu jest szerokość 8,80, tamta była 4,10, to połowa. I tutaj jest dużo szybciej się tam grabi, no i zakup udany. Tutaj jest taki plus, że z tą można sobie fajnie zakręcać. A stamtąd tak nie można było, bo były jakieś przeciążenia i jak za bardzo skręciło, to pękały po prostu takie te mocowania od kółek, jak się skręcało z nim za bardzo. Parę razy już były spawane one w Samaszu. A tutaj sobie zakręcamy, są te przednie kółka skrętne, jak widać, i nie ma problemu. To jest dobre, bo mamy jakąś małą łąkę, to możemy iść dookoła. Zgrabiarkę, no już mówiłem, że to jest nowy nabytek. Jutro, jak nie będzie padać, dzisiaj chcemy wjechać w rzepak, zobaczyć, czy jaka jest wilgotność, ale powinien być suchy. Teraz u nas tam jest tak, że deszcz, pogoda, deszcz, pogoda, i on momentalnie doszedł, więc powinien już być suchy. W okolicy już parę osób młodziło, to ma tam wilgotność od gdzieś od 8 do 11%. I co, trawy jest bardzo dużo z drugiego pokosu. Wcale nie dużo mniej niż z pierwszego. Można powiedzieć, że tyle samo prawie. I jeżdżę sobie powoli, bo ta łąka jest nierówna. 7 na godzinę. Znaczy zresztą tak jeżdżę cały czas, bo szybciej nie ma co, bo wtedy nie, czasami nie dograbię, jak jest jakaś dziura, jak sobie jeździmy tak powoli, to nie ma problemu.
dobrze widać. Maseja z pracą. Nie wiem, czy będzie widać może. Przez drogę. Data pasuje. Tylko jedna rzecz, bo ludzie mówią, jak nam się czyta albo ogląda jakieś filmy na YouTube, że pękają im te palce od zgrabiarek, jak te co grabią. Ale to, dla mnie to jest, nie wiem, jakieś dziwne, bo u nas, to znaczy no tutaj to mamy ją dopiero, niedużo ją zgrabiliśmy. To jeszcze nic nie ma się prawa dziać. Ale mieliśmy tam ten samaszu 8 lat i ona grabiła rocznie gdzieś 60 hektarów. No to się koło tego. No i przez te 8 lat tu jest, zrobiło jakieś 500 hektarów. No nie wiem, nieważne ileś. 60 rocznie około, może trochę więcej. No i ona, w niej żaden palec ten od zgrabienia nie pękł ani nic. Nie było z żadnym palcem problemu. A niektórzy mówią, że przesadzono im parę albo paręnaście pęka. Tam przed 8. Jeszcze nie zależy ile kto grabi, no ale. Tyle zgrabiła i przez tyle lat żaden palec nie pęka ani nic. Nawet tylko było jeden taki przypadek, że się odkręcił, a tak to nic, tam wszystko było dobrze, a niektórym tak pękają i się dziwię, że nie wiem. Takie mają rzeczy, takie się rzeczy u nich dzieją. Tutaj widać kawałek, trzeba było minąć, bo też była woda i mokro. Ten kanał jest, to z niego wylało. Zgrabiarka jest teraz rozszerzona na najszerzej, na największą szerokość. Jak ją kupiliśmy, była wędzi, ale rozszerzyliśmy ją, bo pałek teraz ładnie pasuje pod prasę. Jest akurat na całej podbieraczce, jest trawa i się ładnie belka formuje, więc jest super. Nie trzeba uważać jak z tamtą jednogwiazdową, żeby był pałek szeroki, tylko kiedy się do przodu pałek sam się formuje tam, jak ci jechał pierwszy rosnąć, ale drugi trzeba było uważać, żeby nie robić za wąskiego wałka, ani za szerokiego, tylko takiego odpowiedniego. Tutaj się fajnie nam po przecinakach podnosi, na hydraulice, gwiazdy. Jest też niemożliwość grabienia jedną gwiazdą, tam jest taki rozdzielacz, sobie przestawiamy i wtedy możemy grabić jedną gwiazdą, albo jakiś, nie wiem, chcemy sobie odgrabić odkąć jedną, albo dostajemy jakiś mały paseczek. To jest dobra, też dobra funkcja. Znaczy ja jej nie używam, bo mamy całe spore łąki i nie ma potrzeby, żeby jedną gwiazdą odgrabiać. Widać może, że John Deere już przekręcił licznik. Mamy już 20 godzin, czyli ponad 10 tysięcy. Różnica jest w tym, że tutaj o, ta kropka miga, a wcześniej nie migała. Wiele razy wymieniany olej w silniku. Tam 20 godzin temu. Wymieniamy co 250 godzin. Możecie pisać w komentarzach, co chcielibyście oglądać w kolejnych vlogach, bo teraz pewnie będą ze żniw, ale może chcecie coś innego obejrzeć, to napiszcie w komentarzach, postaram się nagrać. A jeszcze jak możecie pisać też w komentarzach, co robicie z folią posia piszące, czy macie jakichś odbiorców, bo u nas już jeszcze ile tam, 2 lata temu to odbierali tę folię jeszcze, no za darmo, ale po prostu odbierali ją, ale teraz od tam 2-3 lat nie ma co z tym zrobić i wszystko leży.
Możecie w komentarzach, czy u was też tak jest, czy ktoś od was odbiera, a jak tak, to napiszcie może mieć kompak albo coś. Bo po prostu bo zajmuje mi miejsce, tak samo jak big bagi po nawozach. Grabiarka jest wysoka, ma ponad 4 metry i tam jak się jedzie nią, tutaj mamy 2 km na te łąki od domu, to jak się jedzie z nią po drodze, to tam w dwóch miejscach tak pod drutami do nas styk przechodzi, jest tam niecałe pół metra luzu, więc tak no nie wyjmujemy tych gwiazd, bo jakbyśmy wyjęli, to wtedy będzie z pół metra niższe, ale nie wyjmujemy, bo przechodzi na. No jest trochę luzu, to nie ma obawy, żeby się zawodziło druty. Bardzo dobrze, że nie trzeba jej wtedy zdejmować tych gwiazd. Tak, tutaj teraz sobie fajnie dojeżdżamy do góry. Ja akurat John Deere ma bardzo dobry skręt i tak sobie zakręcamy, że od razu się przekręcamy w następny przejazd. Nie musimy cofać. Bawek szerokokątny, to można tak mocno zakręcać. No, już ta trawa nawet trochę za bardzo można może przeschła. Sucha, tam gdzie cieniej, tam gdzie grubie jest akurat, a tu gdzie cieńsza była, to mniejsza trawa, to jest trochę aż za sucha. No, ale nie wiem, że do paszowozu trzeba będzie dolewać wody. Ładne, grube. Tutaj na dołku była taka wielka trawa, że... Nie wiem, czy mówiłem, ale pod drugi pokos nie był dawany żaden nawóz, a tylko na pierwszy pokos 100 kg saletry. A teraz już nie było nic dawane i trawa też ładnie urosła. I to wszystko przez wodę, bo w tamtym roku było sucho, to tutaj jest taka górka, to nic nie było tutaj, jak wszystko wyschło. A teraz w tym roku na opady nie można narzekać i trawa ładnie od razu rośnie. Wystarczy woda. Zapraszam was też do obejrzenia vloga z przetrząsania ostatnio na innych łąkach. Tu jest taki minus, że sobie że tutaj jeżdżę po wałkach, ale tam jak prasujemy zazwyczaj, to tak jest, że od razu się zgrabia i prasuje, więc jak ja objadę sobie tam dwa razy albo trzy razy dookoła, że mi dobrze zakręcać, tata od razu sprasuje poprzeczniaki i wtedy dobrze zakręcać, ale jak tutaj też się zakręcamy, tylko tyle, że gnieciemy tą trawę, ale potem prasa podbierze. Weźmiemy, żeby podrównać.
chyba na tyle w tym vlogu. Tutaj widzę, co do końca zgrabiać. I zaraz zbieramy belę. Nie wiem, czy to się nagram, zobaczę. No, powiem tak, że jak ktoś ma tam sporo łąk, powyżej tam 20 hektarów, jak my, to taka skrabiarka to super sprawa. Nie, człowiek się tyle nie najeździ, nie natłucze, jakoś czasem nierówne łąki. Tylko sobie jeździ powoli, a skrabia tyle, co szybciej niż jedną gwiazdołą. No na pewno, dużo to jest. Tam trzeba dwa razy tyle najeździć się, a tutaj mamy elegancko. Tak. Patrzyliśmy sporo tych grabiarek, bo ona była kupowana, używana. Chcieliśmy na początku trochę mniejszą, taką 6,5 metra, ale byliśmy tam w jednym miejscu oglądać i tak tą zobaczyliśmy i nam się spodobała. I chyba to był dobry wybór, że wzięliśmy trochę szerszą, bo tamta mogła być trochę za wąska. Dziś jest gorsza trawa. Tutaj mamy prawie 9 metrów, to coś jest zawsze tam zbierać, a takiej mniejszej to zawsze byłby cieniuteńki wałek i trzeba byłoby więcej jeździć. A prędkość pewnie byłaby ta sama. Trochę się zaczepiło, ale to nic. Dzięki za oglądanie, chyba tyle w dzisiejszym vlogu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.